Jacek? Nie! Tak krzyczałem i obudziłem się. Dziwne, co? Ola? Skończyłeś już krzyczeć? Juhu, sen! Mogę go zinterpretować? Mogę? Mogę? Od kiedy to interpretujesz sny, Gizmo? Zainstalowałem nowy pakiet. Interpretacja snów i konserwacja robota. Więc twój sen oznacza, że obawiasz się, iż w twoich przewodach sygnału nastąpi zwarcie i potrzebna ci nowa plazmowa karta interfejsu. Giz, Krzyś nie jest robotem? O, fakt. Sorki, nie pomogę. Mój sen prawdopodobnie i tak nic nie znaczy. Nie byłabym taka pewna. Przecież śnił ci się Jacek, który włamał się do waszego domu. Spotkaliśmy go, więc to logiczne, że o nim myślisz. Spotkaliście Jacka? W skateparku. Był z tym łobuzem Patrykiem, jego kumplami. To raczej źle wróży. Krzysiu, kiedy uchroniłeś Jacka przed aresztowaniem, powiedziałeś, że mu wybaczasz. Ale nie miałeś z nim potem kontaktu. Co ty robisz? Zejdź mi z drogi! Otwieraj drzwi! Już! A może twój sen... Może ten sen miał ci pokazać, że powinieneś się z nim zaprzyjaźnić, zanim znów coś mu się przydarzy. Co za bzdura! Sny nic nam nie pokazują, Ola. A jeśli nawet, to mój sen mi pokazał, że mam trzymać się z dala od tajemniczych miejsc z samozamykającymi się drzwiami. Sięga ksiąg! O nie, znowu. Tylko nie kolejna przygoda z księgą ksiąg. Zabieram was na spotkanie z kimś, kogo Bóg powołał, aby okazał wielką siłę, a pewnego dnia poprowadził jego lud do zwycięstwa. Jakiego bohatera spotkamy w owczej zagrodzie? Według moich geosensorów wylądowaliśmy w nie byle jakiej zagrodzie. To zagroda z owcami obok świątyni w Shiloh. Mogę zrobić nam stroje, dzięki którym wmieszamy się w tłum. Zostało też coś dla ciebie, mały! O, jacie! Uwaga, idę! Krzysiu! Nie, 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 nie! Powoli, mały! Mam cię! Dziękujemy! Drabiazg! Witajcie! Cześć, jestem Ola! A nasz główny pasterz Krzyś musi troszkę uważniej pilnować swoich owiec. Jestem Samuel. Czy to wasze jagnie na dzisiejszą ofiarę? Ale nie powinieneś zabierać najlepszych części. Kapłan nie chce gotowanego mięsa. Daj mu surowe mięso na pieczeń. Bierz ile chcesz, ale najpierw pozwól nam złożyć tłuszcz w ofierze panu. Co się dzieje? Cóż, ten człowiek jest sługą kapłanów. A ten drugi niesie swoją jagnięcinę na ołtarz, gdzie zostanie złożona w ofierze Bogu. To nie w porządku. To, co najlepsze z mojej ofiary, ma być dla kapłanów? A Pan Bóg? Czy nie jemu należy się najlepsze? Aj, jeśli nie dasz im tego sam, to zabiorę cię siłą. Jesteście po to, żeby służyć Panu. Jak może... A może chcesz, żeby kto inny mógł dzisiaj złożyć ofiarę zamiast ciebie? Wiesz, co chcesz. Powinni brać swój przydział z tego, co zostanie po złożeniu w ofierze najlepszych części. Swoim postępowaniem znieważają Boga. Dobra decyzja. Ktoś jeszcze ma problem?
No. Samuelu, nie powinieneś usługiwać mojemu ojcu? Krzysiu, myślisz, że sprowadzono nas tu, żebyśmy poznali Samuela? Nie. Według Księgi Ksiąg ma to być ktoś powołany przez Boga. Samuel to jeszcze dziecko. Samuel, czy ten kapłan powiedział, że pracujesz u jego ojca? Tak. Jestem sługą arcykapłana Helego. To jego synowie, Pinchas i Hofni. Jak długo u niego pracujesz? Od zawsze mu służę. Moja mama, Anna, nie mogła mieć dzieci i była zrozpaczona. Pewnego wieczoru podeszła do świątyni, a ponieważ kobietom nie wolno wchodzić do środka, uklękła tam i modliła się do Boga. Błagała Go, by dał jej syna i obiecała, że odda go Panu, mówiąc, że brzytwa nie dotknie jego głowy. Heli akurat siedział nieopodal. Na początku nie rozumiał, o co jej chodzi, ale potem mu wytłumaczyła. Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś. I ty jesteś tym synem? Krótko po tym, jak się urodziłem, przeprowadzono mnie tu i oddano na służbę Panu. Odtąd jestem z Helim. Samuelu, czy arcykapłan Heli wie, co robią jego synowie? Nie podoba mu się to, lecz nie panuje nad nimi. A wy? Co tu robicie? Nasza trójka też przybyła tu służyć. Wasza trójka? Tak, ja, Ola i Gizmo. Kto to jest Gizmo? Dobra, dobra! Dałem wam jeden szalik, ale widzę, że nie powinienem był tego To jest Gizmo. A może chcecie mi pomóc w świątyni? To znaczy służyć kapłanowi Helemu? Ja bardzo chętnie. Ale kobietom nie wolno wchodzić do świątyni. Co? One służą Panu inaczej. Trudno. O, masz, Olu! W nocy może być zimno, tobie się to przyda bardziej niż mnie. Gizmo! Nie dla dziewczyn, tak? Świetnie. Gdy Heli ma spotkanie, naszym zadaniem jest podać napoje. Znajdziecie... Chwila, chyba właśnie tam jest. Jest mi wstyd, kiedy słyszę takie rzeczy. Prorok Boży przepowiedział mi, że ponieważ pozwoliłem wam znieważyć Pana, on w jednym dniu odbierze życie wam obu. Nikt nie lubi smętnych proroków. Potrzebuję rozrywki. Chodźmy, zobaczymy, jakie kobiety przyszły do przybytku. Za kogo on się uważa? Zawsze bierze najlepsze kawałki, gdy mu je przynosimy. Mądrala. Proszę, wypij coś. Poczujesz się lepiej. Samuelu, jesteś tak dobry dla mnie i tak dobry dla naszego Boga. Gdybyś tak... No, przynajmniej z zaśnięciem nie będzie problemu. Mam dosyć owiec do liczenia. Ten sam koszmar. Samuelu. Tak, co jest? Wołałeś mnie? Nie, nie wołałem cię. Połóż się spać.
Samuelu. Oto jestem, jednak mnie wołałeś. Nie wołałem cię, synu. Połóż się spać. Samuelu. Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Synu, myślę, że być może usłyszałeś głos Boga. Gdyby znów cię zawołał, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Samuelu. Mów, Panie, bo sługa twój słucha. Oto ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach. W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Samuelu, co zamierzasz zrobić? Z czym? Słyszeliśmy wczoraj proroctwo. Powiesz o tym Helemu? Niby jak? Jeśli nie pamiętasz, co powiedział głos, pomogę. Nagrałem całe... Nikt nie chciałby usłyszeć takiej wiadomości. Ta wiadomość pewnie by go zabiła. Samuelu, co ci powiedział Pan? Powiedz mi wszystko. Niczego nie ukrywaj. Kiedy usłyszałem wołanie, powiedziałem to, co kazałeś. Wtedy Pan do mnie przemówił. Pan odbierze ci synów i twoje kapłaństwo. Uczyni tak, ponieważ nie zrobiłeś nic, aby powstrzymać ich od grzechów, o których wiedziałeś. Twoja rodzina zapłaci cenę za znieważenie Boga. On jest Panem. Niech czyni, co uznaje za dobre. Ola! Musimy jej o wszystkim powiedzieć! Ola! 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 Nie uwierzysz, co się wczoraj stało! Ola, gdzie Ola? Jesteś? Ola! Ola! Krzysiu, tutaj! Tu jesteś! Olu! Szkoda, że nie widziałaś! Księdze ksiąg chodziło o Samuela! Został wybrany przez Boga, musiał przekazać Helemu proroctwo, które... Hej! Nie na raz! Nic nie rozumiem! Poza tym mam w uszach pełno pyłu po tej nocy spędzonej w zagrodzie. Olu, choć Samuel jest jeszcze dzieckiem, to jego powołał Bóg! Szkoda, że nie widziałaś, jak odważnie powiedział Helemu! Księga ksiąg! Dokąd księga ksiąg zabiera nas teraz? Źle to wygląda? O, co się dzieje? Pan wypełnił swoje proroctwo, gdy Filistyni wygrali bitwę przeciwko ludowi izraelskiemu. Obaj synowie Helego zginęli tego dnia. Kiedy Heli o tym usłyszał, doznał szoku i padł martwy, a chwała Pana opuściła Izrael. Wraz z upływem lat Samuel wzrastał w siłę i mądrość, wypełniając wszystko, co polecił mu Pan. Aż pewnego dnia na równinie Mispa stanął w obliczu wielkiego wyzwania. Hej, chłopaki, spójrzcie! Tam jest Samuel!
Samuel, tylko starszy. Tak jak mówiła Księga Ksiąg. Co oni robią? To chyba jakaś uroczystość. Samuelu! Samuelu! Filistyni nadchodzą! Dowiedzieli się, że tu jesteśmy i idą, żeby nas zgładzić! Módl się za nami do Pana, aby nas wybawił z rąk Filistynów! Słuchajcie, musimy zachować spokój! Będziemy się dalej modlić i składać ofiarę Bogu! Ale mamy tu tylko garstkę żołnierzy! Nie ochronimy was! Bóg nas ochroni! Samuelu, musisz coś zrobić! Robię tę jedyną rzecz, która ocali nasz lud. Ale jak woda ma odeprzeć atak? Lud zszedł na złą drogę i musi nawrócić się do Boga, zanim będzie za późno. Ale nie masz nawet miecza, ani włóczni, ani nic. Ufaj Bogu. To wygląda na akt pokuty. Samuel rozlewa wodę, ludzie głośno się modlą, a potem on składa Bogu ofiarę całopalną. Zgrzeszyliśmy, lecz chcemy do Ciebie wrócić. Błagamy Cię o pomoc! Dochodzi ze wszystkich stron! No. Mogę uwierzyć. Uwierz, chłopcze. Bóg powołał mnie, gdy byłem młodszy od ciebie. Strzegł mnie na każdym kroku. Wszystko jest możliwe, jeśli robisz to, co ci mówi Bóg. Ale skąd wiadomo, że Bóg cię powołuje? Czasem mówi do ciebie wprost, a czasem inaczej. Przez modlitwę, sny, łagodnym, cichym głosem. Stawiam ten kamień na pamiątkę tego, co Bóg dziś dla nas uczynił. Obyśmy zawsze pamiętali, jak bardzo wspierał nas Pan. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co widzieliśmy. Kiedy poznaliśmy Samuela, on tak, był zaledwie dzieckiem. A zobaczcie, czego mógł dokonać dzięki temu, że posłuchał Boga. Olu! Krzysiu! Wracamy do domu! Chodźcie. Krzysiu, dokąd idziesz? Chyba Bóg go wzywa. Hej, Patryk! Pokaż Jackowi, jak wymiatasz na tej rampie! Zrobisz tak, to będziesz mógł z nami jeździć!
Jacek! No? To ja, Krzyś Proton. Wiem, kim jesteś. I co? Nic takiego. Pomyślałem, że może pojeździmy razem, czy coś. Słuchaj, to fajnie, że nie wniosłeś oskarżenia. Wiesz, jak się do was złamałem, ale nie jesteśmy kumplami. Tak, moglibyśmy być. Ha, jasne. Umiesz zrobić pop 360? W każdej chwili. Ale za każdym razem ląduję na tyłku. Coś ci powiem. Znam trik, żeby deska się nie obracała. Pokaż, tylko nie myśl, że jesteśmy kumplami. No coś ty. Przez całe swoje życie Samuel był prorokiem, sędzią i mądrym przywódcą. Gdy był już w podeszłym wieku, Bóg ponownie go wezwał, by powrócił i namaścił młodego Dawida na nowego króla Izraela. Całkiem zmień dla Ciebie, Panie, żyć już chcę.